Dziś zapraszam do Bałtyckiej Galerii Sztuki przy Centrum Kultury 105, gdzie do końca miesiąca można oglądać prace dyplomowe 5 uczennic maturalnej klasy Koszalińskiego Liceum Plastycznego. Towarzyszyliśmy również z kamerą rejestracji materiału na płytę sopranistki Katarzyny Dondalskiej z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Koszalińskiej, którą można będzie kupić najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. Pierwsi dwaj utalentowani uczniowie ostatniej klasy Liceum Plastycznego pojawili się ze swymi pracami w Bałtyckiej Galerii Sztuki 1,5 roku temu za sprawą dorocznej interdyscyplinarnej wystawy Fala. Rok temu zaprezentowali oni w niej swoje prace dyplomowe, natomiast teraz galeria prezentuje wystawę dyplomów kolejnych 5 bardzo zdolnych uczennic. Najpierw powstały szkice elementów natury i później zdecydowałam się, jaki papier użyć, żeby je wykonać, bo o to chodzi właśnie w moim dyplomie, żeby pokazać jednak tą strukturę papieru. I następnie stworzyłam moduły, które właśnie reprezentowały już właśnie dane formy, dane struktury. I że można właśnie było to sobie zobaczyć. Mój tytuł to jest papier i podtytuł analiza struktury. Przez te minione lata liceum, czy od początku interesowała się Pani głównie właśnie tego rodzaju formami, czy to do tego efektu, który powstał, ewoluowało przez różne inne rodzaje sztuki? No na pewno nie zaczęło się od tego. Na początku byłam zainteresowana w innych formach, bardziej jakby realistycznych i może nawet niekoniecznie takich lekko nawet rzeźbiarskich. Ale właśnie później to jakoś ewoluowało, kiedy byłam na plenerze projektowym, kiedy się dowiedziałam, co to jest bionika i jak ją można wykorzystać. Co dalej? Wzornictwo? Nie, ale projektowanie graficzne nadal jednak na uniwersytecie. To był mój pomysł i wynikał z jakby chęci połączenia mojego zainteresowania rzeźbą i wykorzystywaniem w tej rzeźbie takich nietypowych materiałów z moją specjalizacją, czyli projektowaniem graficznym. Dlatego zdecydowałam, że właśnie szukałam takiego sposobu, żeby jakby tworzyć te rzeźbiarskie kompozycje tak, żeby włączyły się z tą iluzyjnością, czyli z tymi odbiciami na lustrach, tak żeby tworzyły się tam właśnie te multiplikacje, które będą jednocześnie wzmacniały kompozycję rzeźbiarską i tworzyły też obrazy płaskie, czyli te iluzje, które miały się wiązać z projektowaniem graficznym. Czy jest to czysta abstrakcja, czy jednak jakiś tytuł i jakaś warstwa literacka tutaj jest zawarta? Czy może nie tyle warstwa literacka, ale jakby tak, znaczy jest to abstrakcyjne formalnie, a tytuł to jest przestrzenne remediacje i to też wzięło się stąd, że jakby słowo remediacja dosłownie znaczy reprezentację jednego medium w drugim i chodziło mi właśnie o stworzenie takiego miejsca, czyli jakby luster i efektów iluzji i kształtów zewnętrznych, które pozwolą kompozycjom rzeźbiarskim z tworzyw sztucznych zaistnieć i działać w sposób bardziej intensywny. Za miesiąc matura i co dalej? To znaczy planuję na rzeźbę i zastanawiam się jeszcze tak najbardziej pomiędzy Krakowem i Poznaniem, ale jeszcze zwiedzam właśnie, jadę na dni otwarte i myślę. Wymagało wiele pracy jeszcze pozaszkolnej i w tym roku nasza szkoła miała remont. Korzystaliśmy z sal Politechniki Koszalińskiej, co dla mnie akurat było wielkim ułatwieniem, ponieważ pracownia na Politechnice nie dość, że była większa niż u nas w szkole, miałam więcej możliwości pracy, to jeszcze poznałam osoby, które tak naprawdę bardzo mnie wspierały i mi pomogły na Politechnice Koszalińskiej, czyli pani z wzornictwa i pan, który na Politechnice uczy szkła. Także korzystałam też z ich pomocy i za co jestem bardzo wdzięczna. Skąd taki temat wypalenie? Skąd się to wzięło? Czy to się wiąże z jakimś wydarzeniem z życia? Właściwie nie ma jednej przyczyny. Jest to temat bardziej uniwersalny, na który wpadłam bardziej spontanicznie przy okazji szkiców. I właściwie przy
kiedy próbowałam znaleźć jakąś formę na ostateczną pracę, doszłam do szkicu, który ukazywał postać skuloną w pozycji embrionalnej i wtedy pomyślałam właśnie, że można zrobić postać, która jest wypalona w środku, pusta i która przypomina tylko skorupę ludzką. I pomyślałam, że jest to taki temat uniwersalny, który może dotyczyć każdego i to wypalenie każdy z nas, myślę, że w jakiejś tam sferze swego życia przeżył. Zaczęłam od wiersza, który napisałam sama. Dopiero potem przeszło to w ilustrację przestrzenną, czyli rzeźbę. Rzeźbę z drutu oraz kabla. Następnie przeszło to w grafikę, czyli na dwie plansze dwumetrowe, na których jest, które są syntezą grafiki oraz tekstu wiersza. Również tekst napisałam sama. Czyli tak, no jakby wiersz jakby wziął się z ducha, nie zlecenie, że trzeba zrobić pracę dyplomową na termin, tylko że zupełnie to była inna kolejność. To komfort, prawda? Tak, tak, zdecydowanie. Wiersz był już wcześniej, więc miałam jakby bazę, na której mogłam pracować. W którym momencie pojawiła się pani u swojego nauczyciela, promotora? Ile już mu pani wtedy wniosła z propozycją, to będzie mój dyplom? Ja już wcześniej o tym myślałam, że właśnie to chciałabym zrobić. Właśnie chciałabym zrobić ilustrację przestrzenną i pewnego rodzaju synestezję sztuk, różnych sztuk, które mnie interesują. Właśnie instalacji, rzeźby oraz poezji. W związku z takimi pani predyspozycjami, upodobaniami, który kierunek studiów będzie najlepszy? Myślę, że jednak rzeźba. Gdzie? W Poznaniu. Jak to się robi, żeby w czasach, kiedy każdy ma aparat i każdy się czuje fotografem, przebić się na tyle, żeby zrobić zdjęcia i obronić dyplom w plastyku i znaleźć się w elicie, która jest na wystawie? No obecnie nie jest łatwo. Aparat może mieć w sumie każdy, ale to nie oznacza, że każde zdjęcie zrobione każdym aparatem przez każdą osobę będzie miało w sobie to coś. I to coś trzeba naprawdę wypracować. Ja fotografuję tak od samego początku, to od 2011 roku, więc poświęciłam temu już naprawdę sporo lat. I to jest w sumie ciągłe poszukiwanie i doświadczenia z tą fotografią. Także myślę, że może to chodzi o to, ile pracy w to jednak włożyłam. Fotografie, które są zgromadzone w tej sali, one się wszystkie ze sobą łączą? W sali są fotografie, które dopełniają mój projekt właściwy, dyplomowy, czyli książkę. I wszystkie mówią wspólnie o pewnym okresie, takiej przestrzeni emocjonalnej, która opowiada o mnie, o moich doświadczeniach i uczuciach przede wszystkim, bo najbardziej chodzi o emocje w tych wszystkich zdjęciach. Pewnego razu zdarzył się koncert w Koszalinie, na którym pojawiły się osoby, które zdecydowały się zainteresować takim projektem. Myślę, że tutaj fascynacja występem pani Katarzyny Dundalskiej była absolutnie decydująca. A później sprawy się już po kolei toczyły. Ten projekt jest wielowymiarowy. Inaczej na to oczywiście patrzą soliści czy solistka i dyrygent i kompozytor w niektórych utworach. Inaczej patrzymy my jako instytucja, inaczej pewnie muzycy. Bo też warto powiedzieć, że praca przy nagrywaniu takiego materiału jest nieco inna, aniżeli ta na koncercie. Jest to inne obciążenie psychiczne, wymaga innej koncentracji.
Jest to praca iście aptekarska. Tutaj bardzo ważna rola w realizacji tego projektu jest pana Grzegorza Steca, reżysera dźwięku, który rejestruje ten materiał, a następnie będzie obrabiał. Także jest to w ten projekt zaangażowane bardzo wiele osób, tych, które widać i tych, których nie widać. Projekt ten narodził się w mojej głowie, powiedzmy tak, już od dawna. Największym problemem było oczywiście znalezienie sponsora na ten projekt, bo no niestety wielka orkiestra, to no, trzeba troszeczkę finansów na to. No i byłam bardzo szczęśliwa, że po jednym z koncertów, które tutaj wykonywałam, udało mi się znaleźć sponsora. Trwało to wszystko dosyć długo, zanim omówiliśmy, zanim pan się zgodził i tak dalej, wiadomo. No i było fantastycznie, że udało mi się tutaj to właśnie zrobić z naszą filharmonią tutaj koszalińską, z którą częściej śpiewam i no, bardzo lubię tutaj przebywać i sytuacja, znaczy atmosfera jest tutaj taka bardzo rodzinna, bardzo fajna i ten nowy budynek jest po prostu fantastyczny. Więc tu się fantastycznie śpiewa, akustyka jest fantastyczna i nagrywa się też bardzo, bardzo fajnie. No i powiedzmy teraz tak, jak udało nam się tego sponsora znaleźć, no to dopiero zaczęłam rozmowy z panem dyrektorem, który był bardzo pozytywnie nastawiony do tego pomysłu i pomógł właśnie też jeszcze w tym ostatecznym przekonaniu tego naszego sponsora do tego całego przedsięwzięcia. Powiem tak, utwory różnego rodzaju, nie chcę zdradzać za dużo, ale tu mamy też dla fanów śpiewu koloraturowego, dla fanów nawet Mozarta, chociaż troszeczkę inaczej, nie powiem więcej. Piękne, romantyczne rzeczy, piękne też troszeczkę w kierunku musicalu rzeczy. Żadne nazwiska nie padną? No możemy, tak jak mówiłam, no Mozarta, Benedikta, Karnawał Wenecki, tu naszego dyrygenta też będzie utwór z baletu, wokaliza, bardzo znana w Polsce, nie powiem kogo.
I też dla fanów muzyki, gier komputerowych coś się znajdzie, ale nie zdradzę co. Die Stücke, die jetzt aufgenommen werden auf der CD, sind meiner Frau gewidmet, die sich gerne Stücke gewünscht hat, um ihre Stärken im Gesang zu zeigen, ihre Höhe, ihre Dynamik und ihre Geläufigkeit, vor allem die Vokalise, die hier in Koschalin Ur aufgeführt wurde.